Tak naprawdę to Tom zaczął. To on sobie robił zdjęcia z tym maluchem, wrzucał na swojego fanpage'a, pisząc, że jest podekscytowany swoim nowym samochodem. Ja nie wiedziałam do końca, czy sobie żartów z tego auta nie robię, a z malucha śmiać się nie wolno. Szczególnie my, bielszczanie, co na tym punkcie czuli. Jak żarty, to tylko o nasze. I stwierdziłam, że mu takie auto kupię, wyremontuję, wyślę i opowiem mu to wszystko, co się z tym autem łączy, jakie mamy emocje z tego auta, ile ono dla nas znaczy. I on sobie jeszcze raz zrobi zdjęcia, ono już będzie takie naprawdę prawdziwe tych naszych emocji. Pediatric hospital in Bielsko. I'm an American. I don't know if that's the pronunciation, and I don't speak any Polish other than fantastycznie. So Monica has gone nuts on this Fiat 1-1260. Looks like I'm gonna have to drive at some point in my life. W tym czasie udało mi się pozyskać partnerów do akcji, którzy sfinansowali jakby zakład poprzedniego właściciela, remont tego samochodu, przelot tego samochodu. No i co mnie najbardziej w tym wszystkim cieszy, że ta akcja połączyła się z akcją Nie wypada nie pomagać, którą robię od 3 lat na rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej, więc jest jeszcze kolejny wątek charytatywny. Wiedziałem, że skoro za tym stoi Monika, która miewa zwariowane, ale fantastyczne pomysły, to na pewno jest to coś, co ma potencjał, więc zadecydowałem w ciągu dosłownie 60 sekund, żeby ufundować tego malucha i żeby akcja czy projekt nabrał tempa, bo od tego się wszystko zaczynało. Pasją Hanksa są maszyny do pisania, więc w tym samochodzie można znaleźć kilka takich elementów, które będą mu przypominać o jego pasji. W przyciskach mamy zastosowane srebrną blachę, ręcznie robioną przez jubilera. Cały element jest wytoczony z drewna węgę. Oprócz tego w samochodzie piękna biała kierownica polakierowana plus element srebrnego pierścienia na górze tej kierownicy. Klakson cały w płatkach srebra, guziki do przełączania. Wszystko to przypomina takie ciekawe aspekty, które możemy znaleźć w maszynie. Ten lakier charakteryzuje się tym, że jest polakierowany w nowej technologii. I jak widać, on się tak mieni. Dzisiaj to jest tylko i wyłącznie nowa blacha. No i są podkłady i polakierowane jest. Czy nic Tomowi nie odpadnie? Nie, nic, na pewno nie odpadnie. Tu dajemy gwarancję na to. Kilka dni stoi tutaj na lotnisku, 27 wylatujemy nim do Los Angeles. Na miejscu 29 lub 30 dostaje go w swoje ręce obecny właściciel tego auta, czyli Tom Hanks. Fantastycznie! Good luck!